Co tu się dzieje na tym tarasie? To jest domek letniskowy. Jezus, ma. Tam miejsce VIP. Tam w środku jest miejsce VIP? No. Jacie. Ale Emma, wpadłaś na pomysł zrobienie domka. Nie. Mogę sobie tam do was przyjść? Nie, tam możesz wejść, ale jest bardzo mało miejsca. Ej, siedzicie tam już 2 godziny. Nie wychodzicie stamtąd? Nie. Nie idziecie coś zjeść? Tutaj pan ma nie dość, że do motora przymocowany taki wózek z daszkiem, to jeszcze tutaj jest przymocowany taki leżaczek, jakby dla dziecka takiego małego, więc on pewnie jeździ nawet z takim maleńkim dziedziusiem, no nie wiem, takie malutkie dziedziuszki to z pół roku. Ale muszą być zachowane bakterie w organizmie, bo jak się całkiem wyjałowimy z bakterii, które na przykład trawią chipsy, to później jak zjemy kilka chipsów, to po prostu możemy dostać no, bardzo boleści i takiej no, niefajnych rzeczy, więc dlatego cheat day jest potrzebny. Oczywiście nie zachęcamy do jedzenia chipsów, ale na przykład nie wiem, jak ktoś je raz w tygodniu, jak to nie wiem, albo pizzę, raz na dwa, na przykład, o, czy jakieś wszystkie, nie wiem, hot doga czy McDonalda, to też jest to zalecane. Uważam was. Tak troszkę dzisiaj pochmurnie. Mało słonka, trochę wiecznie, ale przynajmniej nie jest bardzo gorąco. No tak, fajnie jest. A nie wiecie, kto tak krzywo zaparkował ten samochód tam na dole? Chyba jakiś słaby kierowca. Słaby kierowca. Tak, tak, to nasze auto. Ostatnio stało tam jeszcze inne auto, więc dlatego tak jest zaparkowane. Żeby nie było, że tak zaparkowałem. Dzisiejszy dzień należy raczej do tych bardziej leniwych. Jak wczoraj i przez ostatnie dni były chęci, żeby cisnąć, żeby chodzić, żeby robić wiele rzeczy, tak dzisiaj już tych chęci jakoś po prostu nie ma. Idę wyrzucić śmieci, idę coś zjeść i zobaczymy, co tam reszta dnia przyniesie. Za każdym razem, jak widzę tą sztukę tych kabli, położenia tych kabli i odnajdywaniu się tutaj w tym wszystkim, to naprawdę za każdym razem jestem pełen podziwu, jak to tutaj wszystko funkcjonuje, jak oni się w tym odnajdują i że to wszystko tak działa. To ja naprawdę jestem pod wrażeniem. A w ogóle to się chodzi koło tego, a to normalnie wydaje taki dźwięk ciągle. Hałas, nie wiem czy to słychać, ale może tak. Ciekawe jak to wpływa później na ludzi. Czy to ma jakieś negatywne skutki na ludzi? Ciekawe, ciekawe. Ale tam to jest gąszcz. Chodźcie na to. Czy tego wszystkiego naprawdę nie dało się zastąpić jakimś jednym grubszym kablem albo coś takiego? Przecież w Polsce tak to nie wygląda, czy w Europie. Ja pierdziele, ile tego jest. Te kable tutaj w tej randy są naprawdę wyjątkowe, one powinny być zapisane na jakąś księgę Guinnessa, czy jeszcze gdzieś tam, nie wiem gdzie. Po przeciwnej stronie 2 nowe palmy posadzili, chyba będą odnawiać budynek i chyba pokoje wynajmować, no bo złe czasy się skończyły, trwały przez 2 lata. Być może Tajlandia się już nie będzie zamykać, no i turystów będzie dużo, no to pokoi trzeba dużo. Idę do restauracji, która znajduje się bardzo blisko naszego mieszkania. Jedliśmy tam tylko kiedyś raz, dania były bardzo dobre, więc idę zobaczyć, czy się to powtórzy. Którzy i dzisiaj też będą tak dobre jak kiedyś. Restauracja, tak ją nazwę, do której idę, zdecydowanie nie zachęca do tego, aby przyjść i tutaj jeść, ale dania smakują bardzo dobrze, dlatego po prostu tutaj idę jeść. Ostatnim razem jak tutaj byłem, to nie zdawałem sobie z tego sprawy, że tutaj są 4 restauracje, że tutaj są 4 osobne stanowiska, w których są gotowane po prostu potrawy, dania, obiady, śniadania, obiady, kolacje. No i kurczę, jestem w szoku, bo najpierw takie coś, o kurde, a gdzie ja mam teraz zamówić? Przypomniałem sobie, że tutaj u tej pani, u tego pana, co wbijał jajko do ryżu Emmie, to przypomniałem sobie jego i na szczęście wiem, gdzie to zamówić, ale wtedy po prostu nie zwróciłem na to uwagi, bo to było późno już w nocy, że tutaj są aż 4 stanowiska. No jestem trochę pod wrażeniem. Ludzie są i po lewej stronie, gdzie można zamówić sobie tutaj u tych ludzi. Jest też ktoś, gdzie można tutaj sobie zamówić. Ja zamówiłem u tych tutaj po prawej. Tutaj też są ludzie, no i ogólnie dużo jest tutaj ludzi. Musi być tutaj dobre i tanie jedzenie, no dlatego jest dużo ludzi. Zastanawiam się tylko, czy jak usiadłem sobie tutaj przy tym stole, to czy jest to takie, że tak powiem, legalne. Czy mogę sobie tutaj siedzieć, no bo być może te stoły są tylko dla tej restauracji. Ale wydaje mi się, że tutaj Tajowie pod tym względem są na tyle tolerancyjni, że można usiąść najprawdopodobniej wszędzie i nikt nam nie zwróci uwagi. Jakaś mocna papryka wjechała do dania któregoś, bo bardzo gryzie po gardle i chce się kaszleć. Takie przypieczone papryki, ostre, tak dają po gardle, że po prostu brakuje tchu. Nie da się oddychać. Można się poczęstować wodą, która jest za darmo dla klientów, ale ja raczej tej wody pić nie będę. Chciałem wcześniej powiedzieć, że idę zobaczyć, czy w tej restauracji jakiś kucharz się nie zmienił, czy dalej są tak dobre dania.
ale przecież tutaj kucharz się nie może zmienić, bo jest tylko mąż z żoną, najprawdopodobniej. No i jeśli ich nie będzie, to po prostu restauracja będzie zamknięta i albo oni będą i restauracja będzie czynna, albo restauracja będzie zamknięta, bo ich nie będzie i koniec. Także tu nie ma, że się kucharz zmieni i dzisiaj będzie dobre danie, a jutro się zmieni na kogoś innego i będzie raz lepsze, raz gorsze. Nie, nie, nie. Więc można być spokojnym, że codziennie jak się tu przyjdzie i będzie się chciało jeść, to będzie się miało taką jakość dań jak ostatnio. No i to się nazywa prawdziwy kucharz. Wsadził sobie telefon do ucha i napierdziela tam w przygarach. Gada przez telefon, tutaj smaży to. Właśnie, daje radę. To mi się podoba. Ale serio, jak się tak patrzy na tego kucharza, jakie on ma ruchy i tak dalej, to ja mam wrażenie, że to jest naprawdę zawodowiec. Naprawdę, jakby się tak popatrzyli na niego, to cio, tu, cyk, no taką wprawę ma, widać, że nie gotuje pierwszy raz. To jest kozak, zdecydowanie. Tutaj polecam wam tą restaurację. Polecam wam tą restaurację, ale nie wiem jak się nazywa. Mogę tylko powiedzieć, gdzie jest. Ale bardziej szczegółowo, gdzie się to znajduje, jak się to nazywa, napiszę na swoim blogu, gdzie będziecie mogli sobie to po prostu przeczytać, zobaczyć, kliknąć i będzie dużo łatwiej. Także zapraszam na mmajerski.pl. Wejdźcie sobie na bloga, tam będzie dokładna pineska na mapach Google, gdzie to się znajduje, jak się to nazywa, więc będzie dużo prościej. No jest, green curry zup. Po prostu ta zupa wymiata. Ja po prostu nie mam słów do opisania tego, jak ta zupa jest pyszna. Ona jest tak pyszna, że już kończę i muszę ją jeść. Zamówienie takeaway też już jest gotowe. Na dworze jest dość gorąco. Dodatkowo ta zupa jest taka gorąca, lekko ostra. Po prostu robi się po tym jedzeniu tak gorąco, że idzie zdechnąć. Ja normalnie jestem spocony jak szczur po tym. Najgorsze jest to, że ta restauracja jest mocno osłonięta i nawet ten wiatr, który ewentualnie jest na mieście, nie może tutaj wpaść. Jest nie do wytrzymania. Halo, halo, żarełko przyszło. Koniec już tych zabaw. Żarełko przyszło i jeszcze dodatkowo owocki. Watermelon, pineapple i mango. To, co było na liście. Wszystko to, co z listy. Idziemy do naszego domu. Co ty tam znowu chcesz robić? Chodź, pokaż go tak od środka. Jezus. Tutaj są drzwi i tam jest nasz domek. Jacie, ale macie domek. Patrz, reklamacja. Z czym? Gdzie są smażone jajka? Zapomniałem. Uh-oh. Sorki. Nie, no reklamacja. No wszystko pięknie, ale no czegoś nie ma. Dasz mamie troszkę ryżu? Dobra, bo ty masz taki pyszny ryżyk, co? Jak tam twoja zupka? Pyszna, ale nie działam tutaj. O, czemu? Nie wiem, no dużo tego kurczaka. Tak? Najadłaś się? Już to ryżu, tak. Dorka, powiem ci, że mam jakieś wrażenie, że jakiś lekki bałagan nam się tu wkradł do mieszkania. Nie masz takiego wrażenia? Jest. Artystyczny nieład. Artystyczny nieład. Wyjąłem to plus. Kawka. A czemu ty pijesz kawę z mlekiem? Bo to jest kokosowe. Aha. A z kokosowym może być? No! No! Kokosowe jest zdrowe, a mleko takie zwykłe to białe tutaj, nie? No, oczywiście. Nie, ja tam coś nie mam ochoty na kawę z mlekiem. Kawa czarna ma być. Bez mleka, bez cukru, bez niczego. No, ja też z lodem, o. Też lubię czarną. Znaczy z lodem zimnym takim, żeby było zimna. Rano jak piję, to tylko czarną, no bo tu kalorie ma, nie? Dziękuję tam. Dziękuję. O, jeszcze lody wcina. Ej, zostaw te lody! Musiała się schować na tego, kiedy się idzie. Niemka? Ma. To pani by zobaczyła z naszego biura, co nam wynajmuje to mieszkanie, to nie wiem, czy by była zadowolona. Dlatego właśnie są plusy mieszkania z tyłu bloku jakby. A, no właśnie. Bo pan już tego nie zrobił. No, w zeszłym roku się nas czepiali, że na przykład zawiesiliśmy sobie tam coś, jakiś ręcznik czy coś. Ręcznik, to był jeszcze ręcznik basenowy, to nie był jakiś ręcznik taki no. Basenowy. No. Ogólnie, ale dobrze, no dbają o porządek taki, że żeby nie zrobić tutaj jakiejś, nie wiem, gdzie, w jakimś Bangladeszu, że kurde, nie wiadomo co, rozwalane i brzydko to wszystko przecież z zewnątrz by wyglądało, gdyby tak wszyscy zaczęli wieszać pranie, to by było beznadziejnie. Także dobrze, że to pilnują, no ale no to jest właśnie zaleta mieszkania z tyłu. Można robić, co się chce. Ale właśnie też się baliśmy, nie? No. Bo jak wynajmowaliśmy to mieszkanie teraz w tym roku, to chcieliśmy sea view, ale nie było i powiedzieli, że na green, tylko się baliśmy, że nie będzie mi, że nie będzie fajnie i że w ogóle będzie ciemno i że w ogóle... Komarów dużo, nie komarów, robactwa czy czegoś, a cały czas mamy okna otwarte na szerokość. Stwierdzamy, że jest więcej plusów niż minusów z tej strony mieszkać. Dużo. No, że właśnie jest więcej plusów, bo jest taki tak spokojniej. Nie słuchać ulicy i tak właśnie jest swobodniej, nawet można tutaj latać w stroju czy coś, nikt się nie patrzy na ciebie, nie? A tam to wszystko było widać, nie? Spokojnie. No właśnie. No i tak fajnie, spokojnie. No i tak ładnie, zielono wstaje się rano, się patrzy na zielono, to od razu oczy są zdrowsze. Ładne góry, bardzo dużo
właśnie drzew na tych górach, także bardzo ładne widoki. A miły przy... No właśnie, a robaków i komarów. Ani komarów. Hmm? Nie ma niczego. Nie. Much, niczego, nic. Nie tak. Nie raz. Pytałam. Emma, pokaż swoją sukienkę. Patrzcie, jak się kręci. Ja cię, tylko właśnie nie spadnij ze schodów. Tutaj się nie kręć. Tutaj jest dużo. No. Ja cię. To jest moja spodnica i taki... Nie, co? To jest rada. Nie zdradza. Kupiliśmy sobie takiego shake'a, pineapple shake, czyli pomóż, ananas, ananasowy shake i szukamy teraz mleka kokosowego, bo nam się już skończyło i chcielibyśmy sobie to tak dodać tutaj takie mleko kokosowe i wypić takiego shake'a ananasowego z mlekiem kokosowym. Na szczęście znaleźliśmy mleko kokosowe, ale nie mogliśmy znaleźć, bo szukaliśmy w lodówkach. Poszedłem do pani zapytać przy kasie, czy mają coconut milk, a pani mówi nie, nie mamy coconut milk, a coconutów milków mają tyle, że półki. No. A ta ona jest w ogóle zakręcona taka strasznie. Ej, a w ogóle tutaj co to jest? Green curry zup! Nieprawdopodobne. To można sobie zrobić samemu? No właśnie nie wiem, czy to jest green curry zup, czy to jest tylko... No pisze sam... green curry zup. Jeszcze jest penang curry zup. Ciekawe, co to za rzeczy? Weźmiemy, spróbujemy, co? Myślę, że sami co to tak, za co sobie z tym zrobimy? Odgrzejemy sobie to, czy coś? Czy co to w ogóle jest? No, rzucasz do garnka i gotujesz, nie? Chleb sączy się. Ja cię kręcę. Tylko, że to takie no, bez dodatku, sama taka woda, wiesz, jak u nas baszcz z proszku czy coś. Tanie to jest, bo to zupa kosztuje 120 batów, a to kosztuje 30 batów, no ale to chyba by trzeba było sobie coś później kupić, kurczaka usmażyć i powrzucać tam chyba wszystko. Bo... Ale to może być też taki koncentrat może, bo to jest takie małe. Bierzemy na spływanie, czy nie? To weź, zobaczymy co to jest. Też nie wiem. Emilia, ty co sobie tam nabrałaś? Pieksy. Znowu to? No, bo mama mówi, że trzeba... Bo są takie pyszne, że ostatnio wzięliśmy ich 4 paczki, a teraz bierzemy kolejne 2. 7 paczek już mamy. Chodźcie, bo to jest bardzo zimne, bo tu jest bardzo dużo lodu i ja już nie mogę tego utrzymać. Ej, chodźcie, bo to zimne jest. Ej, patrz, tu w ogóle jest jeszcze smak corn. Mhm. Jeszcze smak... Chicken bazy. Wow. To może weźcie takie teraz, a nie... Weźcie nie, lepiej te nie, inne. Nie, no cóż, to... To będzie przekombinowane. To weźmy tylko ten chicken basil. Chcesz to? Mhm. Dobra, idź już do kasy. Co ta Dora robi? Co ona tutaj wymyśla? Jacie. No i dobra. Jacie. Co to tu będzie? Jeszcze teraz mleko kokosowe. Ja, jeszcze. Nie, czekaj, nie wiem, może... No nie wiem, może... Da, jeszcze. Tu troszkę jeszcze trzeba dorać. Przelatuje nad całym światem, przynosząc prezenty i radość wszystkim dzieciom. No właśnie, Netflix dzisiaj zakończa nasz wieczór i tego vloga. Dzięki za oglądanie. Film się nazywa, jeszcze nie oglądaliśmy, właśnie zaczynamy. Wierzą w Mikołaja. Wierzą w Mikołaja. Pozdrawiamy na razie, hej.